Witaj w kolejnym filmie na kanale Sektor Tajemnic. Jak lubisz tego typu odcinki, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i zaznacz subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o nowych moich filmach. W ten sposób też pomagasz rozwijać kanał. Opowieści ciekawej treści. Dziwny przypadek Agnes Whitelet, podróżnicy w czasie obserwujący I wojnę światową. Sprawa Agnes Whitelet jest jednym z najbardziej niepokojących incydentów w historii ufologii i sięga lat I wojny światowej, czyli 1914-1918. Wydarzenie miało miejsce w Anglii. Historia Agnes Whitelet zaczyna się, gdy opiera się o balkon swojego domu na pierwszym piętrze. Kilka metrów nad ziemią ujrzała okrągłą platformę o grubości około 30 cm i średnicy około 3,5 metra. Około 8 do 12 mężczyzn stało na platformie w okrągu, patrząc gdzieś, jakby obserwowali coś wokół siebie. Ta platforma miała na obwodzie dwie barierki, jedną na wysokości kolan tych mężczyzn, a drugą nieco wyżej. Obserwatorzy byli ubrani w niebieskie mundury i czapki w tym samym kolorze. Wyglądali jak wojskowi. Według relacji Agnes Whitelet, platforma ta znajdowała się około 10 metrów nad ziemią i około 30 metrów od miejsca, w którym znajdowała się świadek. Dodatkową tajemnicą tego wydarzenia jest to, że platforma ta najwyraźniej nie miała silnika napędowego lub nie wydawała żadnego hałasu, który można byłoby usłyszeć. Nie było też żadnych kabli ani lin, na których platforma mogłaby się utrzymać. Pozostali w tym samym miejscu kilka minut i zniknęli w tym samym kierunku, z którego przybyli. Jeśli chodzi o mundur, który nosili, wydawał się o wiele bardziej nowoczesny niż zwykły mundur wojskowy tamtych czasów. Można powiedzieć, że ich obecność nie pasowała do miejsca lub czasu. Otrzymane informacje na temat tego niezwykłego faktu zostały zbadane przez kilku ekspertów. Wyniki tych badań nie znalazły żadnego ważnego wyjaśnienia tego, co się wydarzyło, ani tej formy transportu, z której korzystali zwiedzający. Kim byli ci ludzie i co obserwowali? Czy to wycieczka ludzi z przyszłości, która oprowadzała po Anglii w czasie przygotowań do I wojny światowej? Materiał źródłowy dla grupy Bezpośrednie spotkania z obcymi przygotował Paweł Sibiński. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Jeżeli film Ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Mile widziane też są udostępnienia filmu. Kanał cały czas się rozwija, a te udostępnienia sprawiają, że po prostu film poniesie się dalej. Jeżeli można, bardzo, bardzo Was proszę o to. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij dać subskrypcję i zaznaczyć dzwoneczek na wszystko. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam już na kolejny. Na razie. Niech moc będzie z Wami. Cześć!